Zrodzony z technologii NASA i udoskonalony dla snu. Całkowicie nowy materiał Tempur Advanced wykorzystuje miliardy niezwykle wrażliwych komórek, redukujących 20% więcej nacisku. Dla komfortu i podparcia na zupełnie nowym poziomie. Całkowicie nowy Tempur Pro. Nadeszła przyszłość snu. Nie otworzę komórki. Zdziwię się, bo mam zaplanowane wakacje za granicą. Nie mogę się ruszyć, wiecie, okurzy. Nie narażać zdrowia swoich bliskich. Aktywnie spędzać czas. Pani trzyma pieska. Aby dzieci mogły spędzać czas z przyjaciółmi. Abyśmy znowu cieszyli się pełnią życia. Szczepiłam się, dostałam kurczyby. Widzicie? Nawet to prawdziwy killer nie boi się szczepienia. O, pochwica, tutaj was nie rozszczepimy, trzeba do szpitala. Doktorek, dawaj noszę. Hania? To przyszłym zajęcie musimy zabrać. Chcę uczestniczyć w zajęciach dla seniorów. Wiem, przepraszam, to za mało. Przepraszam. Nie wróci życie. Przepaczenie. Dlatego przepraszam. Nie lubię tej telewizyjnej kurwy. Jak z wrogiem można dyskutować? Z wrogiem nie dyskutuje, wroga się zabija. Więc jak może kogoś razić, że ktoś jest moim wrogiem i ja chcę się go pozbyć, zabić? Śmierć psychiczna, fizyczna, mentalna. Więc jak jesteś wrogiem, to wypierdaj stąd. Bo jak nie wypierdaj, to będziesz siedział w więzieniu albo będziesz zabity. Koniec kwestii. Rakiety. W czasie, w którym rosyjski terror trwa, a w Polsce wyłapywani są kolejni szpiedzy, jak dzisiaj wyglądają realne zagrożenia. W naszym kraju zupełnie legalnie zarejestrowane są partie, które chcą współpracy z Rosją i Białorusią. Państwo rosyjskie, państwo białoruskie jest otwarte. Dzięki, że się udało spotkać. Tu jest Polska! Żeby dowiedzieć się, jak myślą i czego faktycznie chcą, trzeba zostać jednym z nich. To co, ja najpierw opowiadam, czy pan? No, o mnie pan chyba trochę wie. To będzie zapis rozmów i wielotygodniowych spotkań z ludźmi, dla których Putin nie jest zbrodniarzem. Ja bym chciał w Polsce takiego prezydenta, jakim jest Putin, dla Rosjan. Siłami Rosyjskiej Federacji. Kto chce wspierać Rosję i jak werbuje się kolejne osoby do prorosyjskich zadań w Polsce? To może pan być ich szefem, mi tam to nie przeszkadza, nie? Ja nawet bym wolał. Są agresywni? Dosyć tego pierdnia! Są niebezpieczni? Powiedziałem ci nie nagrywaj. Pytanie jest proste, to jest siebie? Trzy oficjalnie zarejestrowane partie to Rodacy Kamraci, Bezpieczna Polska i Partia Front. Chcemy wiedzieć, co myślą poza oficjalnym przekazem i dowiedzieć się, jakie mają plany. Kochani, rozpoczynamy formację polityczną Front. Na czele frontu stoi Krzysztof Tołwiński. W 1995 roku wstąpił do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zasiadał w Sejmiku Podlaskim i był wicemarszałkiem województwa. W 2007 roku został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. W 2010 roku został członkiem PiS i objął mandat posła. Później sympatyzował z Kukiz15 i Konfederacją, żeby w końcu założyć własną partię Front. Jest to formacja niegrzecznych dziewcząt i chłopców. Jeszcze raz powtórzę i zaakcentuję szczególnie. Niegrzecznych dziewcząt i chłopców. Dzień dobry. Żeby zacząć spotykać się z najważniejszymi osobami partii, wcielam się w rolę lidera grupy studenckiej ze znajomością ludzi w grupach kibicowskich. Odezwę się na pewno po weekendzie. Każda partia lubi kibiców, bo kibic to jest dobry materiał do sterowania i wykorzystywania. To były policjant, który przez lata rozpracowywał grupy kibicowskie. Generalnie trzeba zachować się naturalnie,
No troszeczkę wiedzy kibicowskiej na pewno nie zaszkodzi mieć, żeby na jakiś tam macie coś wypowiedzieć, nawet gdyby coś zapytali, tak? Kontaktuję się z jednym z najbliższych współpracowników Tołwińskiego, szefa partii Front. Dzień dobry panu, Michał z tej strony. Mam do pana numer od pana Krzysztofa. Ale chodzi o Warszawę. Tak. Oczywiście, że tak. Wszędzie, spokojnie. Dobra, o której godzinie panu pasuje? 14, 18. Dzięki, że się udało spotkać. Ja ogólnie jestem powiązany, że tak powiem, z różnymi środowiskami. I to studenckimi, ale też kibicowskimi. Jakąś drogę im trzeba pokazać. Od dawna nad czymś takim myślimy, więc to jest pytanie teraz do pana. Co robić dalej? Jesteśmy przeciwni pomocy Ukrainie. Nawet historycznie. To nigdy nie byli nasi przyjaciele. To takich Ołejniów to było kilka. Największymi frajerami tej wojny to są Polacy i Polska. Jesteśmy frajerzy do potęgi. Czyli po prostu współpraca z Rosją jak najbardziej. Ależ oczywiście, bo to jest państwo, które ma nośniki energii, które są nam potrzebne, niezbędne. My tego nie mamy. Nawet to, wie pan, nawet z tego względu. To mordę w kubeł, nie gadamy głupot na Putina, bo to bez sensu jest. Putin to jest ostatni polityk, przywódca rosyjski, który jest prozachodni. Czytając o partii, no to było, że jest to prorosyjska partia. No to wie pan. No to czytał pan, nie? Wszystkie doniesienia. Wie pan, już nie czytam, czytałem na początku, teraz już nie. My nie mamy przyjaciół, my mamy interes i to jest... Jedno to, co nas całą wykładnię polityki robi. W dalszej części rozmowy okazuje się, że Rosja dla działaczy frontu nie jest wcale taka obojętna, a oni sami odpowiedzialni są za akcje, o których jest głośno. Nie wiem, czy pan widział to, co zrobiliśmy 9 maja. Może ambasador rosyjski mógł złożyć wieńce pod mauzoleum żołnierzy radzieckich. 2 lata temu ambasadora oblali farbą. Wie pan, policja stoi, nic nie robi. To mi jako Polakowi. To jest wstyd. No w Polsce kurwa ma być Polak rządzić, a nie jakieś Szumowina kurwa. Jeszcze Panderowska. No najgorsze ścierwo, jakie może być. Ale to jak doprowadziliście do tego, że mógł złożyć kwiaty? Dostaliśmy zgodę na wiec w tym miejscu. Służba porządkowa nasza zrobiła przejście dla ambasadora, żeby sobie złożyć. Jak ktoś podchodził, to wyjazd, tak? No ale to był przewodniczący zgromadzenia, który jak coś zrobił, no to policji zgłaszał, policja wyjazd robiła. Ale pokazać, że tu są normalni ludzie. Bo jakieś kamery nie było wtedy, nie? No właśnie, najwięcej to walczyliśmy z kamerami polskimi, z polskimi dziennikarzami. To najgorsze gówno. Na stronie internetowej frontu partii, która została zarejestrowana już ponad rok po najeździe Rosji na Ukrainę, czytamy o ich najistotniejszych działaniach. Działania polityczne na rzecz podjęcia przyjaznej i partnerskiej współpracy politycznej i gospodarczej z Federacją Rosyjską oraz Republiką Białoruską. Oparcie gwarancji bezpieczeństwa granic ukształtowanych po 1945 roku o przyjazną politykę z Federacją Rosyjską. Deukrainizacja Polski, zablokowanie i eliminowanie jakichkolwiek form współpracy z państwem ukraińskim ponad te, które wynikają z zobowiązań w ramach struktur gospodarczo-militarnych. Wszystkie dotychczasowe rządy prowadziły konfrontacyjną politykę w stosunku do Federacji Rosyjskiej i Republiki Białoruś. My postulujemy porozumienie, dialog, współpracę w pierwszej kolejności polityczną, a później gospodarczą. Pytacie mnie, czy to jest to możliwe? Tak. Spotkanie trwa niemal 2 godziny. W końcu dostaję propozycję. Bo ja muszę coś powiedzieć. Oni chcą coś robić. Ja muszę wiedzieć, co oni będą robić. Może pan być ich szefem. Mi tam to nie przeszkadza, nie? Ja nawet bym wolał, żeby jak pan ich przeprowadził, żeby pan ich prowadził, nie? O jakąś współpracę, żeby to rozwijać, no nie? Jak ja bym widział, żeby oni się zaczęli na przykład edukować? Właśnie pójść na komisję przejmową i chodzić na przykład i mówić jako strona społeczna, bo można jeszcze oczywiście, póki można, chodzić i mówić od siebie coś po naszej linii.
Przez kolejne tygodnie utrzymujemy kontakt. Ja to pewnie będę wcześniej, bo mam jeszcze jakąś tam robotę. Partia, która jest jawnie prorosyjska, jest z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa znacznie mniej niebezpieczna niż partia, która jest oficjalnie, nie ma w sobie żadnych takich konotacji prorosyjskich, a de facto podprogowo czy w sposób nieujawniony realizuje interesy Rosji. Problemem jest właśnie realizowanie nie tyle oficjalnie programu czy agendy prorosyjskiej, co realizowanie agendy, która zawiera w sobie treści służące interesom Rosji, ale nie wyartykułowane wprost. Panie ministrze, na czele takiej delegacji panującej, ale chcieliśmy tutaj właśnie syn był pederastą, to bym go zastrzelił. Legalnie zdobędziemy władzę. Dosyć tego pierd***a! Grzecznie, miło! Kurwa, każdy jest delikatny! To lider kolejnej, legalnie zarejestrowanej już po wybuchu wojny w Ukrainie partii w Polsce. Rodacy kamraci. Gnoje, pierd***! Na jej czele stoi nacjonalista, ksenofob i antysemita Wojciech Olszański, pseudonim Jaszczur. To były aktor, który podczas pandemii zasłynął wulgarnymi, antyszczepionkowymi patostreamami. Rok temu zakończył 6-miesięczną odsiadkę za szerzenie nienawiści i groźby karalne. Masz szansę nie znaleźć się na listach śmierci. Za i przed sobą ma wiele postępowań sądowych i prokuratorskich. Tu jest Polska! Jego prawą ręką jest Marcin Osadowski, pseudonim Ludwiczek. Zniesiemy memorandum na karę śmierci. To najbardziej wyrazista partia, a ich przekaz i działacze są często bardzo agresywni. Kontaktuje się z jednym z najwyżej postawionych kamratów. Powiązanie, że tak powiem, z różnymi środowiskami kibicowskimi i tak dalej. Oni tak średnio chcą się spotykać, więc wolałbym się najpierw ja spotkać, jeśli jest taka szansa. Kibicowskie środowisko jak najbardziej, ja to mówię pewnie jeszcze legioniści. To różnie, z całego Mazowsza. Rozmawiamy kilkukrotnie pod pretekstem dołączenia do partii. Zapisy tych rozmów przedstawiają ich prawdziwą politykę. Wchodzicie do nas, pomagacie. Jeżeli uważacie, to są stosowne, jak się sprawdzicie, to wtedy jesteście wciągani w następne struktury. Dla mnie straszenie Putinem i Rosją to jest takie jak straszenie dziećmi, że osób ich zjedzą. Czy ten Putin jest dla nas realnym zagrożeniem, czy dla nas realnym zagrożeniem są na przykład Ukraińcy, którzy przyjechali, dostają większy socjal niż my, mają większe prawa niż my. Ja bym chciał w Polsce takiego prezydenta, jakim jest Putin dla Rosjan. Gdybym był Rosjaninem, uważałbym, że jest najlepszym przedstawicielem narodu, jakiego mam. No ale jak atakuje? On wkroczył, żeby zabezpieczyć interesy obywateli rosyjskich, którzy na Ukrainie mieszkali. Z racji historycznych, z racji łatwego napuszczenia, z racji nagonki. Także nas jest bardzo łatwo poszczuć na Putina. Konrad Dulkowski z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych od lat walczy w sądach z kamratami. To jest taki ruch pansłowiański, czyli to jest idea, która miała, gdzie, w której różnego rodzaju narody słowiańskie miałyby się zjednoczyć pod przewodnictwem Rosji. To, że oni byli marginalni, to mało powiedziane. Jeżeli tam przychodziło
12 osób na ich manifestację, to już był sukces frekwencyjny. Olszański zaczął występować w internecie. Możemy mówić, co chcemy. Spotkał w pewnym momencie Marcina Osadowskiego. Wskazują się na śmierć. Czyli dawnego współpracownika, asystenta Janusza Korwin-Mikke. Razem stworzyli kanał, który szczególnie w czasie pandemii, rozpowszechniając teorie antyszczepionkowe, a przy tym antysemickie, antyukraińskie. Śmierć wrogom! Bardzo szybko się rozwinął i znalazł mnóstwo zwolenników. Tu jest Polska, a nie Polin! Dla mnie osobiście w tej chwili zagrożeniem większym jest Niemcy i polityka Tuska prounijna, proniemiecka, pozbawiająca nas wszelkich możliwości decyzyjnych jako państwo. Więc jak jesteś wrogiem, to wypierdaj stąd. Bo jak nie wypierdaj, to będziesz siedział w więzieniu albo będziesz zabity. Koniec kwestii. Konrad Dulkowski jest jednym z największych wrogów kamratów. To moment, w którym Konrad Dulkowski filmuje pochód kamratów. Auto prowadzi Marcin Osadowski, pseudonim Ludwiczek. To niepublikowane wcześniej nagranie. Przyspieszył tym samochodem gwałtownie, wjechał na mnie, potrącił mnie, uszkadzając mi kolano. Zapadł wyrok nakazowy, w którym Osadowski został skazany, natomiast no, ten wyrok został zaskarżony i w tej chwili rozpocznie się regularny proces. Dobry panowie. Dzień dobry, witam. Jesteście bardziej partią prorosyjską czy antyukraińską? Skąd w ogóle ta teza, że prorosyjska? Wie pan, mam ochotę po takim zadaniu pytania zerwać powiedzieć, wie pan co, umówmy się na wywiad na żywo, żeby nie było manipulacji. I na tym moglibyśmy zakończyć ten wywiad. Ta prorosyjskość za łatwo, i to powiem dosyć brutalnie, za łatwo spada z pyska. Wszyscy widzą prorosyjskość. Jeżeli ktoś nie, u nas stop, jest... Nie wszyscy. Niektóre skurczyny widzą prorosyjskość. Jeżeli, żeby nie było wątpliwości. Przepraszam. Tak. Jeżeli jesteśmy prorosyjscy, zgłoście to do prokuratury. Dlatego absolutnie nie zgadzamy się z próbą przypisywania nam poglądów prorosyjskich, nazywania nas partią prorosyjską. To jest skandaliczne zachowanie. W normalnych warunkach człowiek, który tak powiedział, tak po męsku, prywatnie powinien dostać po pysku. Nie, nie godzimy się. No, delikatnie podnosi pan, te hasła. Po prostu łączy, nie pomagając Ukrainie, stajecie się prorosyjscy. Stop, Niemcom, stajemy się proniemieccy? Stop. Chciałem poprawkę zrobić. Nie Ukrainie, tylko banderowskiej Ukrainie, ponieważ ta obecna Ukraina powstała przez zamach stanu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie złożyła apelację od decyzji o uznaniu rodaków kamratów za partię polityczną. Partię założyć może niemal każdy, wystarczy 1000 podpisów. Ale zdaniem prokuratury kamraci naruszają artykuł 13 Konstytucji. Zakazane jest istnienie partii politycznych odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa. Macie problemy, jeżeli chodzi o prokuraturę, która 260 stron napisała wniosku do Sądu Okręgowego w Warszawie, żebyście ten status stracili. A widzi pan, to pan ma więcej informacji niż my. Panie redaktorze, pierdolę tego prokuratora, który to zrobił, który działa politycznie. Jak dużo macie problemów sądowo-prokuratorskich ze swoją działalnością? Żadne. Nie mamy problemów. Musimy się tłumaczyć z mowy nienawiści. Mowa nienawiści to jest sformułowanie, które powstało w głowach wrogów mówienia prawdy. To ile jest tych postępowań? Niewiele. Nie liczymy tego. Niewiele. Naście? Proszę państwa, coś wam powiem. Wojna nie matka. Wojna nie matka. Nawet gdyby było 100, to co? Przejechał go pan samochodem? No co pan? To by nie żył. Jakbym go przejechał, to on by nie krzyczał, nie walczał. Uderzyłem go, czy facet kamerę mi wepchnął w kierownicę, a sam stał z boku. Ja też mam nagranie.
to, co jest takim najpoważniejszym przekazem ze strony kamratów, no to jest to takie hasło, oby nie było wojny, nie dajmy się wciągnąć w wojnę, nie bądźmy tutaj podżegaczami. To jest rzeczywiście atrakcyjny przekaz, który gdzieś tam krąży w otchłaniach internetu. Natomiast ja nie uważam, żeby to było środowisko, które ma jakiekolwiek perspektywy na to, żeby wypłynąć szerzej. To jest w środowisko facecjonistów w takim wydaniu hard. Jak pana zdaniem wygląda finansowanie tych partii i czy pana zdaniem pieniądze z Rosji płyną do tych organizacji? Nie mam dokładnych danych, z czego są finansowani. Jeżeli chodzi o kamratów, to oni chyba sami nie bardzo chcą pokazać, z czego są finansowani, skoro nie złożyli w ogóle sprawozdania finansowego. Natomiast jeżeli chodzi o finansowanie ze strony rosyjskiej, no to wiadomo, że no nie są to bezpośrednie, nie wiem, przelewy w rublach. Natomiast jeżeli coś do czegoś takiego dochodzi, to to jest dużo bardziej subtelne. To wielokrotnie specjaliści od wywiadu i od wpływu służb wypowiadali się na ten temat, że to się robi inaczej. Po prostu przekazuje się grupie tak zwanych słupów te pieniądze i oni później jako prywatni darczyńcy wpłacają te pieniądze na konto danej organizacji. Jak przekazać duże pieniądze tak, żeby na przykład Polska nie miała o tym zielonego pojęcia? Gotówka jest tym sposobem finansowania, który nie pozostawia ze sobą śladu. Przekazywanie dużych kwot pieniędzy z ręki do ręki. Różnego rodzaju formy brania pieniędzy, które mają zatrzeć rzeczywistych donatorów. Nikt na głos nie powiedział, że są prorosyjscy. To może nie są. No oni się sami odżegnują od tego, denerwują się, kiedy się nazywa ich prorosyjskimi. Wytaczają nam procesy o to, że nazywamy ich prorosyjskimi. Natomiast wystarczy spojrzeć na to, co w rzeczywistości robią. Olszański i Osadowski występują w białoruskiej telewizji reżimowej, gdzie Olszański deklaruje, że jeżeli dojdą do władzy, to oni wyłapią w Polsce białoruskich opozycjonistów i wyślą ich w ręce białoruskiego KGB. Łoż i manipulacje oficjalnej Warszawy wychodzą na powierzchnię. Gdybyśmy my z Marcinem przejęli jutro władzę. Jeśli by my z Marcinem zawtra przejęliby władzę, wyławilibyśmy cały sztat. To są działania ewentualne, które sprzyjają polityce Kremla. Piaseczki powiedział z opalaków takie zdanie, które ja zrozumiałem, będąc dopiero 30-letnim mężczyzną. Jeśli my mówimy, że kochamy Związek Radziecki, to my nie tylko to mówimy, my go kochamy naprawdę. Rok temu powstaje Partia Bezpieczna Polska, na czele której staje politolog Leszek Sykulski. Były członek Konfederacji Korony Polskiej, skrajnie prawicowej partii Grzegorza Brauna. Na stronie internetowej Bezpiecznej Polski czytamy o politycznych postulatach. Jednym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej musi stać się jak najszybsze polepszenie relacji z państwem związkowym Rosji i Białorusi. Dobrosąsiedzkie relacje z Rosją i Białorusią to nie tylko bezpieczeństwo Polski, ale także tania energia dla wszystkich Polaków. W Bezpiecznej Polsce Piotr Panasiuk od początku był sekretarzem zarządu krajowego. To były kandydat do Sejmu z list Konfederacji. Tu na zdjęciu z Siergiejem Andriejewem, rosyjskim ambasadorem. Dziennikarz Krzysztof Łukrza na platformie X opublikował ten wpis. Dziś złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Piotra Panasiuka, sekretarza partii Sykulskiego Bezpieczna Polska. W skrócie, dezinformacja na rzecz obcych służb. Za czyn ten grozi kara minimum 8 lat więzienia. Docieramy do osoby wysoko postawionej w strukturze Bezpiecznej Polski, pytając między innymi o Panasiuka. Pytanie jest proste. To on świnie? Nie jest. Nie jest. Nie jest szczegół. Wzbudza emocje. Emocje przez to, że bywa bezkompromisowy.
Partia Bezpieczna Polska wydała oświadczenie, w którym czytamy, że odcina się od działalności Piotra Panasiuka, na którym spoczywają poważne oskarżenia ze strony organów ścigania, o których partia miała nie wiedzieć. Do prokuratury wpłynęło ponadto zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Dotyczy działalności na rzecz obcego wywiadu. Nasz rozmówca jest przekonany, że chcemy dołączyć do partii. Trzeba zawsze pamiętać, żeby tak wypowiedzieć własne poglądy, żeby dotarły do zainteresowanych, a żeby nie cudzone, ale miało powiedzmy sobie negatywny skojarzeń. Czyli to pytanie na przykład o prorosyjskość, tak? To znaczy, jak prorosyjskość, zawsze powtarzam to samo. Nikt nie jest z nas prorosyjski, partia jest propolska, natomiast patrzymy na Rosję, to jest taki sam kraj, jak każdy inny. W polskim społeczeństwie postawy prorosyjskie są niepopularne bardzo. No, jesteśmy społeczeństwem antyrosyjskim, o dużym sentymencie przez lata budowanym antyrosyjskim, wynikającym ze złożonej historii. Przyznawanie się dzisiaj do tego, że ktoś chce wspierać prorosyjską politykę państwa polskiego, jest skazany na porażkę. Jeżeli w interesie Polski będzie przybyć oka ze zbombardowanego miasta, ja bym przywrócił, oczywiście na oficjalnie trzeba powiedzieć, że jest to bardzo niedobre życie w tym ludzie, ale w drugim duchu tak naprawdę trzeba powiedzieć, i żeby w interesie Polski. To jest przecież, że w Polsce, co to w Polsce nie funkcjonuje, bo się do niego nie wiem. Halo, dzień dobry, słyszymy się? Tak, również, już teraz tak. To właśnie Leszek Sekulski, założyciel partii Bezpieczna Polska. Tak, ja jestem cały czas gotowy. To jego premier Donald Tusk nazwał znanym propagatorem polityki putinowskiej w Polsce. No to jest oszczerstwo, to jest kłamstwo. Myślę, że pan premier Donald Tusk został bardzo mocno wprowadzony w błąd. Myślę, że po prostu ma złych doradców. Nigdy nie propagowałem ani polityki proputinowskiej, ani nie wypowiadałem się przeciwko Ukrainie. Mówienie o tym, że Polska nie powinna wspierać Ukrainy, nie powinna bezwarunkowo wspierać Ukrainy, nie jest niczym antyukraińskim, jest czymś absolutnie propolskim. Normalizacja relacji z Rosją i Białorusią nie jest w żaden sposób prorosyjskością. Ciężko jest zarejestrować taką partię? Myślę, że nie. Jeżeli partia spełnia wymogi, jeżeli chodzi o ustawy o partiach politycznych, to nie. Jak taka partia jest finansowana? No i przede wszystkim, czy pana partia jest finansowana przez Rosję? Partia Bezpieczna Polska jest jedyną partią dzisiaj na polskiej scenie politycznej, konkretnie w opozycji pozaparlamentarnej, która jest za tym, aby wprowadzić ustawowy zakaz finansowania działalności polityczno-społecznej z zagranicy. Bezpieczna Polska opiera się wyłącznie, podkreślam, wyłącznie na składkach członkowskich i na darowiznach od obywateli polskich mieszkających w Polsce. Sekulski pewną rolę odgrywa w takim jakby multiplikowaniu tych przekazów propagandowych Kremla, ale oni wszyscy rzeczywiście z jakiegoś takiego bliżej niesprecyzowanego, głębokiego przekonania wierzą w tą swoją prorosyjskość, ale przełożenia na szerszą opinię publiczną moim zdaniem nie mają. To jest margines. Do tego nie ma specjalnie infrastruktury prawnej, która by pozwoliła takich ludzi nawet poza ten margines wyrzucić. Nie ma uregulowań w Polsce prawnych, które dotyczyłyby na przykład agentury wpływu, tego jak ta agentura wpływu działa, co robi, jak oddziałuje na państwo. W maju 2016 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Mateusza Piskorskiego. Był wtedy liderem znanego z prorosyjskich poglądów ugrupowania Zmiana. Wszelkimi sposobami. To były poseł samoobrony. Dziennikarze frontstory.pl opisali historię, w której Mateusz Piskorski miał wymieniać maile z rosyjskim politykiem. Przedstawili dowody na to, że ludzie Kremla między sobą planowali publiczne akcje Piskorskiego. Dziennikarze twierdzą, że Rosjanie stworzyli i koordynowali siatkę rosyjskich agentów wpływu w Europie, a Piskorski miał być jednym z najważniejszych partnerów. Co pan takiego zrobił, że otrzymał pan te zarzuty?
Widocznie nie podobałem się przestępcy Mariuszowi Kamińskiemu, który wałał osobistą chęcią zemszczenia się na mnie od czasów mojej działalności w samoobronie. Ja tylko w ten sposób mogę sobie to tłumaczyć. Piskorski spędził w areszcie 3 lata. W przesłanym nam oświadczeniu sądowym czytamy, że sprawa jest w toku, a przeciwko Piskorskiemu nie toczą się inne postępowania. Był pan lub jest pan szpiegiem? Szpiegostwo, jeszcze raz podkreślam, to przekazywanie niejawnych informacji obcym wywiadom, a ja nawet gdybym chciał, to nigdy nie miałem dostępu do niejawnych informacji. O co jest to sprawa dokładnie? To jest sprawa dotycząca rozszerzonego przestępstwa współpracy z obcym wywiadem. Nie spotykałem się z przedstawicielami wywiadów czy służb specjalnych tych państw. A w trakcie inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 występował pan w mediach białoruskich? Możliwe, tak, możliwe. Odsiedział swoje w areszcie, ale finalnie ta infrastruktura prawna, która obowiązuje w Polsce, nie pozwoliła na to, żeby go skutecznie ścigać za to, że jeździł na wybory jako obserwator na Krym, nie pozwoliła go ścigać za to, że gdzieś tam jakieś przepływy finansowe były, które nie do końca były prawilne, mówiąc kolokwialnie z punktu widzenia państwa. Także to jest raczej też zagadnienie dotyczące trochę przestarzałych metod, za pomocą których państwo polskie mogłoby się bronić. Michał z tej strony. Chciałem tylko potwierdzić nasze spotkanie. Przez kilka tygodni utrzymywałem kontakt z przedstawicielami 3 partii w Polsce, które chcą współpracy z Rosją i Białorusią. Szacuje się, że w Polsce członków takich partii politycznych może być ponad 1000. Nieporównywalnie większa jest liczba sympatyków partii. Niestety demokracja musi sobie radzić z różnymi problemami tego rodzaju. Partie polityczne, jak widać, bardzo łatwo założyć. Programu praktycznie chyba nikt w takiej sytuacji nie bada. I to jest ewidentna luka systemowa, prawda? Istnienie takich partii, działanie jest konsekwencją tworzenia takiego systemu partii, jaki mamy. Fakt, że takie partie działają, no, wymusza podjęcie jakichś działań zaradczych. No, ten system powstał wiele lat temu i prawdopodobnie nie przewidywaliśmy wówczas takiej sytuacji. To są koszty, które płacimy z racji tego, że jesteśmy demokracją. Ta cena, którą demokracja płaci za istnienie takiego folkloru, czy też propagandy jawnej, prorosyjskiej, takiej jak kamraci, czy jak pan Sykulski, no to jest po prostu jakiś taki element kompromisu, który demokratyczne państwo i demokratyczne społeczeństwo musi zawrzeć z takimi facecjonistami, turbofacecjonistami. O to, czy takie partie są kontrolowane i czy są zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski, zapytaliśmy najważniejsze państwowe instytucje, w tym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przekierowano nas do rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych, który w przesłanym nam oświadczeniu pisze, że takie informacje mogą być przekazywane, tu cytat, właściwym organom administracji rządowej. Dobra, nie ma problemu. Widzimy się tam, gdzie zwykle. Tak. To może po imieniu będziemy mówić, będzie. Jacek. Wie pan dlaczego? Nie mam wcale na imię Michał. Już pan wie, bo się przedstawiłem. Nazywam się Jacek Smaruj. Jestem dziennikarzem Polsat News. Powiedział pan kiedyś, że taki cytat, że dziennikarze to najgorsze gówno. No ale są, no niestety. No i jesteś, no. Dużo się dowiedziałem o was przez pana. Tak? Dobre rzeczy przyznaj. No jak pan myśli? Czy nie powiem? Co z tego wyjdzie? Chcę tylko, żeby pan wiedział, że... Czy ty, żebyś wiedział, że jesteśmy po zupełnie innych stronach. Musisz wierzyć, czy nie wierzyć. Nie będziemy podsumowywać tego, co pan powiedział, bo tego było bardzo dużo. No ale co? Będzie jakieś obsmarowanie, tak? Już nie chcę z panem rozmawiać. Dziękuję. Do widzenia.